Witam, nazywam się Grzegorz Kasperski, jestem oficjalnym wizerzystą marki Maybelline New York. Kobiety nareszcie będą mogły wybrać doskonały podkład z gamy Dream. Matowa doskonałość, doskonałość bez widocznych porów, doskonałość skóry dziecka. Mamy trzy modelki, każda z nich ma inną cerę. Angelika ma skórę normalną. Jeżeli masz skórę normalną, wybieraj podkłady o lekkiej konsystencji płynu. Zaproponuję Tobie podkład Dream Satin Liquid. Dream Satin Liquid daje satynowe wykończenie bez widocznych porów. Cera będzie świetlista i promienna. Jeżeli już wiesz, jaki podkład będzie dla Ciebie najlepszy ze względu na cerę, wystarczy dobrać kolor. Kolor dobieramy, robiąc próby podkładów na linii żuchwy, nigdy nie na dłoni. Ja już widzę, że ten podkład będzie za ciemny. Ten, jak sądzę, będzie idealny. I ten może być odrobinę za jasny. Dream Satin Liquid to podkład w płynie, dlatego najlepiej będzie go nałożyć palcami albo za pomocą specjalnego pędzelka. Ja zrobię to za pomocą pędzelka. Trzeba pamiętać, iż podkład nakładamy od środka twarzy, rozkładając go promieniście na zewnątrz. Dokładnie pokrywamy powierzchnię twarzy. Nie zapominamy o krawędziach z linią włosów. Nie zapominamy o uszach. I co ważne, o linii żuchwy, a także o szyi. Podkład musi być idealnie dobrany do koloru skóry. Nie może tworzyć efektu maski. Delikatnie wklep na krawędziach. Sprowadź palcami, co zapewni dodatkowo trwałość podkładu. Twoja skóra wygląda doskonale. Zyskała satynowe wykończenie, bez widocznych porów, jest świetlista i będzie świeża przez wiele godzin. Skóra Gosi jest sucha, dlatego wymaga specjalnej opieki, wymaga specjalnego podkładu, który zapewni jej głębokie nawilżenie. Dlatego Gosi zaproponuje mój ulubiony podkład z gamy Dream, Dream Creamy Foundation. To podkład, w którego składzie jest 30% kremu. Dlatego skóra pozostanie idealnie pokryta i przez wiele, wiele godzin nawilżona. Podkład Dream Creamy Foundation bardzo łatwo się aplikuje gąbeczką zawartą w zestawie. Podkład Dream Creamy Foundation wypełniony jest pęcherzykami powietrza, dzięki czemu jest on bardzo lekki dla skóry. Skóra pozostaje gładka, podkładu prawie nie widać, natomiast jej kolor jest wyrównany. Efekt jest doskonały, skóra gładka jak u dziecka. Ania ma cerę tłustą, tego typu skóra uwielbia wszystkie podkłady, które dają matowe wykończenie. Idealnym dla Ciebie podkładem będzie podkład Dream Matte Mousse z gamy Dream. Zaczynam rozprowadzanie od środka twarzy na zewnątrz. Podkład Dream Matte Mousse to idealny podkład dla Ciebie, ponieważ perfekcyjnie zmatowi Twoją skórę. Dzięki mikropudrom, które zawiera jego formuła, Twoja skóra zostanie wciąż matowa, ale jednocześnie bardzo świeża. Mikropudry będą absorbowały nadmiar sebum. Dream Matte Mousse po nałożeniu na skórę daje aksamitny efekt, co zaraz zobaczysz. Przy takiej skórze jak Twoja, przy skórze tłustej, należy uważać, aby podkładu nie używać w zbyt dużej ilości, dlatego że zbyt matowa, zbyt spudrowana cera nie będzie wyglądała naturalnie. Na szczęście nasz podkład ma takie właściwości, które powodują, że będzie ona przez długi czas, przez wiele godzin wyglądała świeżo i świetliście. A jednocześnie będziesz bardzo matowa. Podkład Dream Matte Mousse perfekcyjnie zmatowi Twoją skórę, ale dzięki swojej konsystencji musu nie obciąży jej. Twoja skóra będzie wyglądała świeżo przez wiele godzin. Po nałożeniu podkładu Dream Matte Mousse skóra jest miękka jak aksamit, idealnie zmatowiona. Podkład ten również pokrywa wszelkie niedoskonałości skóry.